Pierwsze branie na magnes. Jakaś świeca. Na początek może być. Właśnie wybraliśmy się na jeziorko. Porzucać troszkę magnesem. Krzysiu już miał pierwsze branie. Podpłyniemy troszkę dalej i ja będę rzucała. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie lepszy. Przecież miałaś wiosłować, a nie rzucać magnesem. Nie było żadnej umowy, więc trochę ja, trochę ty. No niech będzie, że trochę ja, trochę ty. Dziubasku, chwal się wszystkim, co tam znalazłeś. Drugie moje branie. I od razu, to jest jakiś chyba element od tego, prawdopodobnie od czego? Od sanek? Od wózka? Bo ma tutaj do sporników jakieś mocowania. Natomiast może trzeba się cieszyć z tego, co jest. A może do jakiejś wersalki to zobacz. Wersalki? No co to? Kto by na tym spał? Nie no, chodzi mi o podłokietnik. A może i od wersalki? Nie wiem. Może wy nam podpowiecie, od czego to może być. Zobaczcie. Ale drewno dąb. Co? Cisnę dalej. Ciśnij i za chwilę ja. Kolejny drobiazg złowiony przez magnes. Wioślarz daje cały czas radę. W końcu ta upragniona zmiana będzie. Za chwilę ja będę pedałował, a ty będziesz rzucać i łowić skarby. No to rzucasz maleńka, tylko nie wpadnij. Rzut na miarę mistrza. Tu mamy gdzieś stanowisko. Może coś tam złapiesz. Trzymaj nas. Ściągasz, ściągasz, no ściągasz. Śmiało, no spokojnie. Nie no, ratuj mnie, nie w trzciny. Gdzie w trzciny? Ściągaj, ściągaj linę. Podciągaj linkę. I odpłyniemy. Krzaki. Gdzie w krzaki? Przerzucimy i pokaż. O! Wiesz, co to jest? Blaszka na ryby? No, blaszka na ryby. Nie mogę tego ściągnąć. No, bo tego tak łatwo nie ściągniesz, nie? Pochwal się, co to jest? Ryba. Ryba. Ryba złapała rybę. Blaszka. I to jaką blaszkę? Na szczupaki, bo takie tutaj na tym naszym jeziorze blaszki i szczupaczki uwielbiają. Gratuluję, mistrzu. Juhu. Odpłyń troszkę. I kolejne branie. Tym razem... O! Zobacz, jakie piękne. Łańcuszek. A dzisiaj się właśnie mnie pytałaś, jak z łańcuszkiem dla ciebie. No i jest łańcuszek dla ciebie, ale zobacz. Uwielbiam czarny kolor, ale takiego bym nie chciała. Wyczyścimy, on może to jest srebrny. Cholera wie. Ale zobacz, jaki duży ten łańcuszek. To już go rozciągamy. Uj, o pierdziele, jak to trzyma, zobacz. Może od torebki jakiejś. Zobacz, pyk, myk. A nie od spłuczki klozetowej? Może też być. Zobacz, jaki piękny. Proszę, kochanie. Dziękuję. Przyjmij to w prezencie. Tylko obiecaj mi, że będziesz to nosić. Nie. Obiecaj, będziesz to nosić. Nie. Mamy grubego zwierza. Ewelinka wyhaczyła coś i jest uparta. Chce to wyciągnąć. W nocy mi się śniło, że znalazłam złoto. Może to i złoto. To tachamy. Zobacz. Widzisz? Nie, no ja widzę, ja widzę. Damy radę. Dla mnie jednak było to za ciężko, aby wyciągnąć. Odczepiało mi się chyba ze trzy razy. Może się uda, ale jest zbyt duża głębokość. Wiosło nie sięga za bardzo też. Pomerdaj tam. Do dna. No nie mogę właśnie pomerdać. Może się przycumuję. Nie pomerdam, bo jest ciężko ogólnie, ale może się to wyciągnie. Wyciągnie, bo ja ci mówię, że to jest ten skarb, który mi się śnił. Może się uda. Może. Walczymy. Wiosło tutaj się za bardzo nie przyda. Bo jest za głęboko, po prostu nie sięgam, nie? Naprawdę? No. Myślałam, że tu płytko jest. Dobra, puściło. Musimy podpłynąć. Okay. I poszukać tego. Niestety nie udało nam się
wyciągnąć tego mojego złota, które tam tkwi. Może następnym razem, jak się przygotujemy bardziej. Nie wiem, co znaczy przygotować się bardziej, ale może się uda. Trzeba by coś podwadzić, nie? To jest tak zawalone w mule, że ciężko to wyciągnąć magnesem. To jest przede wszystkim duży jakiś element. Może skrzynia złota? Może. Na pewno, ja tak myślę. Śniło mi się, więc na pewno to będzie złoto. Ale nie przejmuj. Ale jutro też jest dzień, także nie przejmuj się. Jak nie ten skarb, to inny. Na pewno ci się trafi. Żeby nie było, mam i ja. Oczywiście, że masz, tylko chwal się co? Nie wiem, jakiś... No, pręt, no. Jakaś śruba. I co? I co? Nie wiem, chyba 5 groszy. Ale moneta jest, no kurwa, na magnes. Ale nie mogę jej ten... Ściągnij plaskacz, no. Ściskaj, o. A, mojego! Co? Prysnęło. No. Ściągaj. Co tutaj jest? Ściągaj. Dobra, 5 groszy chyba. Daj to do kamery. Nie ruszaj, ja nie zobaczę. Nie mogę, bo jest nadal tutaj ten. Wyczyścimy. To ci orzeł jest. I co jeszcze jest? Nie mogę, tego już mi palec boli. Dobra, przejmę od ciebie. Dobra, o. Masz. Druga strona, pokaż. No to jak... 5 groszów! No to gratuluję. Jak chciałeś zostać poszukiwaczem na magnes neodymowy, no to właśnie tak wszystko wygląda. Niestety, to jest czarna robota, mulista robota. Widzicie moją ciężką pracę? Spływamy w malutku do domku. Dziewczyny czekają. Może jeszcze po drodze coś się znajdzie. Ale miałam po drodze jeszcze dwa zahaczenia i też głęboko coś siedzi. Ale do tego nie miałam przeczucia, że to będzie moje złoto. Ale te pierwsze to na pewno jest. Jutro rano pójdziemy na pole, może tam ci się trafi złoto. Akurat te złoto mi się śniło na polu, ale wiesz. No widzisz, także jutro. Ale to nic, jutro, to nie znaczy, jutro. Że na polu znajdę. Może to być nawet we wodzie. Tego to w żadnym filmie nie grali. Zobaczcie, co jeszcze udało nam się wyciągnąć. Neodym zaczepiło tą linkę. Myśleliśmy, że to jakieś wielkie żelastwo, trochę powalczyliśmy, a to boja z... Ua, kurwa, jak to ciężkie. Myślałam, że to telewizor. Z jakąś stopką, która też ma część metalu, bo też przyciągało. Walka była niesamowita, ale udało się i mamy to. Niesamowite wrażenia, bo były domysły, co to? To ten Eweliny skarb wyśniony, czy coś innego, może jakaś skrzynia ze złotem. Niestety nie mogliśmy, rosła. Nie mogliśmy nagrywać w trakcie wyciągania, bo to było zbyt utrudnione dla nas. Łódka nie dość, że mała, jeszcze taki ciężar, także potopilibyśmy się strony. Tutaj, nie? Także jest bańka, jest ten oto element na zakończenie praktycznie dnia. Było ciężko, ale mamy to. Mamy to. Oczywiście wiosłuję dalej, bo ktoś mnie tutaj dzisiaj wykorzystuje. Wiosłuj, mój sterniku, wiosłuj. Tylko najgorzej, jak ci bicepsy podrosną, jak wiesz, mi zdzielisz, to się tylko kopytami nakryje. Może tak być, może. Nie zaskoczę. Hania, śniadanko! Się urwi schowa. Daj mi spokój! Czarnego pomidora to widzę pierwszy raz. Smakuje ci on? Jak każdy. Dobry. Według mnie troszkę inaczej smakuje. Ale pomidor jak pomidor. Tylko kolor inny. Jak twoje barki po wczorajszym wiosłowaniu? Tak mnie wczoraj powykorzystywał, że północy... Ale na łódce. Do wiosłowania. Północy nie spałam. Tak mi bolały barki. A dzisiaj mam takie zakwasy, że głowa mała. Przecież chcesz robić patent na sternika, to musisz trenować. Na sternika, nie na wioślarza. Może być i wioślarz. Czy masz dzisiaj dużo pracy? No trochę jest. Do 13-14 jest co robić. Wybieramy się dzisiaj gdzieś po południu. Weźmiemy dziewczynę i pojedziemy nad jezioro. Oczywiście też wykrywacze. Co chcesz, kochanie, mi powiedzieć? Przyjedziemy na jeziorko i... Możesz wziąć wykrywacz i dla siebie, i dla Oliwii. Ja z Hanią się pokąpię, a wy sobie pochodzicie. Może ja się skuszę. Dziękuję ci za pozwolenie, że mogę wziąć wykrywacz. Widzisz, jaka jestem dobra. Jaki ty masz szczodry gest.
dużo samochodów stoi przy wjeździe. To pewnie jest ogrom ludzi, ale zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Oczywiście, czy się uda, czy się nie uda im pochodzić w wodzie z wykrywaczami. Bo my z Hanią się pokąpiemy, prawda, Hanka? Nie będziesz się kąpać? Nie będziesz się kąpać. Będziesz się kąpać? No. B. Zobacz, nie ma tak dużo ludzi, także nie jest źle. Pochodzimy też. Będziesz się kąpał w metrach z tym. Okej? Okej. A stanik wzięłaś? Tu masz stanik ty. A tu masz stanik. Tu możemy coś wykryć, bo tu jest wynalazek. Jaki wynalazek? No tu. To jest rura przepustowa. A, tak się nada. Szybka akcja, regulacja. Regulacja to też do nagrywania telefonu. Musieliśmy odczekać, aż opróżni się plaża, bo było tu dużo ludzi. Czekaliśmy prawie półtora godziny, ale za to Oliwia i Hania się wykąpały. Mama też poopalała się, a ja dopiero jestem teraz gotowy do poszukiwań. No nie dało się szybciej. Jest to też dla nas czasami męczące, no bo chcielibyśmy szybko nagrać jakiś materiał, pochodzić sobie, poszukać i tak dalej. No niestety nie da rady. Trzeba swoje wycierpieć, że tak powiem. Wyczekać. Żebyście Państwo też mogli obejrzeć dobry materiał. To działamy. Działamy. Wchodzę do wody. Lija skupiona. Sygnał pewien mówi i wyciąga. Co tam masz? Dwa złote. Nie gadaj. O Jezu. Nic się nie stało, to masz wykrywacz wodoodporny, także ma prawo sobie gdzieś tam leżakować. Gratuluję znaleziska. Dziękuję bardzo. Ty to masz zawsze farta. No do pieniędzy, tak. Właśnie taki trochę taki szczęście. Szczęście? No, pieniądze. No detektorystów trzyma się szczęście, bo to wiesz, jest kasa, stęgnie to samo. Pieniądze. Stęgnie to samo. A, i zaprosimy co? Przy okazji do poprzedniego odcinka wszystkich? Tak. Link jest na Facebooku, na naszej grupie. I pod opisem filmu. Tak. Tam kasę goliliśmy, prawda? Ponad 100 zł uzbieraliśmy wszyscy. No to było grubo. A dzisiaj tylko ile? 2 zł. Ale widzisz, musieliśmy długo czekać, bo było bardzo dużo plażowiczów, także tak. My mamy końcówkę dnia, ale to powtórzymy, także nie ma stresu, nie? Wierzysz, że coś tu znajdziemy? Tak. Hania, pewny sygnał na monetę. Nie łot, tylko moneta. Łot. Dobra, zaciągamy sitem. Odsuń się, żebym cię tutaj nie zaczepił nigdzie. Hania, tu jest poważny klimat. Dobra, bracie. Jest w sicie. Dawaj, zaraz zobaczymy. Trochę zielska. Zielsko musi być. Musi być. Trochę kijków. I najważniejsze, zgadnij, jaki nominał. Nie wiem, złotówka? Strzeliłaś. Serio? No. Z. Jest ją. Ty to powinnaś dzisiaj w totolotka zagrać. Co, nie powinnaś mnie jeszcze? No nie, bo ty znalazłaś dwójkę. A ja dopiero jedynkę. Ale ja szukam dalej. Szukaj dalej. Plątają się te słuchawki, kable. Hania też tutaj dzisiaj łobuzuje. O! Jakiś kamień jest i dlatego. Hania. Łobuzie tu jeden. Dobra, jest. Idź. Łobuzie, chodź zobaczyć, co mamy. To jest duże, nie? To nie interesuje. Słyszysz? To nie interesuje. Nie interesuje cię to? Nie. Nie interesuje, pokaż co tam. Patyczki. Patrz. Kamyczek. Kolejne kamyczki. I piątaczek. No kurczę, no kurczę, zobacz, pobiłem cię. Widzisz? Także, nie zazdrość, Oli. Żeby nie było, Oliwia, zobacz. To jeszcze nie koniec. Gazu. Zobacz, jaką żabę mam na sicie. Tylko, żeby ona się nie zsunęła, bo tam nie będzie miała gruntu. Trzymaj się, bo już nie masz gruntu. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się.
Nie puszczaj! O, zobaczcie to, znalazł już to. Żabę. Żabę. Poprzemy. Kar. A niech podejdzie, zobaczy. Dlatego cię wołałem wcześniej, ale mi udało się. Niech podejdzie i zobaczy, co się udało trafić. Co to? No co to, zobacz. Piękny pierścionek, ale jaki, zobacz. 98 na ID, czyli to plus minus oznacza, że to jest czyste srebro, zwieńczone jakimś kamieniem, ozdóbką, czy cholera wie czym, nie? Szkoda, że nie złote. Następnym razem. Następnym. Tak się trzeba cieszyć. Na zakończenie dnia. Kończymy już na dzisiaj nasze wojaże, poszukiwania. Były monety, był pierścionek, była Hania na czym? Sitku. Na sitku. Sitku. Ewelinka dzisiaj mało szukała, ale za to nadzorowała wszystko. No bo ja jestem nadzorczynią. No. Oliwia znalazła swoje dwa ziko, a Hania co? Buja, nie bujaj kamerą, buja. Nie? Także serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie odcinku. Zachęcamy Was, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście oglądali, co robimy na bieżąco. I oczywiście zapraszamy do naszej grupy. Pozdrawia Was Ewelinka, tak? I oczywiście kto? Oliwia? I Hania. I Hania. Hania, pożegnaj się z widzami. O, nie szlochaj, tylko pożegnaj się. Do zobaczenia, bo tu jeszcze wesoło jest, już zbieramy się do domu, ale to wszystko trochę potrwa, nie? Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! Na razie.